W dzisiejszym filmie przedstawię wam 3 mroczne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda ani subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przytrafiła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. Historia, którą wam opowiem, wydarzyła się jakiś czas temu na moim świecie w Minecraft. Save, na którym grałem, miałem już kilka miesięcy i posiadałem na nim domki, farmy i wiele więcej. W dniu, kiedy spotkałem tą okropną bestię, postanowiłem pójść w podróż w celu eksploracji świata oraz zdobycia różnych cennych przedmiotów. Dlatego zacząłem moje przygotowania. Wziąłem netherytowy set razem z narzędziami i aby podróż trwała szybciej, elytrę z fajerwerkami. Zebrałem również jedzenie z mojej farmy i wyruszyłem. Okolice, w której zamieszkiwałem kwadratowy świat, znałem bardzo dobrze, więc wiedziałem, że muszę pokonać przynajmniej 4000 kratek, aby zaczął się generować nowy teren. Ponieważ miałem elytrę, trwało to dużo szybciej i po niespełna 20 minutach moim oczom ukazały się nowe, nieodkryte wcześniej lądy. Latałem i szukałem jakichś struktur, aby je obrabować. Po chwili udało mi się znaleźć dżunglową świątynię, w której nie było żadnych przydatnych przedmiotów. Dlatego leciałem dalej. W pewnym momencie moja elytra się skończyła i zacząłem spadać w dół. Na szczęście wpadłem do wody, jednak gdy z niej wyszedłem, zobaczyłem, że znajduję się na biomie zimowym. Bardzo się zdziwiłem, że tak szybko moje skrzydła się zniszczyły, a z domku nie wziąłem potrzebnych przedmiotów, aby je naprawić. Byłem więc zmuszony na wędrówkę pieszo i moim głównym celem było przejście biomu zimowego na jakiś normalny, jednak niestety po drodze coś mi przeszkodziło. Szedłem z dobre 5 minut, kiedy nagle zaczęło się ściemniać. Byłem przygotowany na takie sytuacje, dlatego rozbiłem obóz. Względem czasu uważam, że nie był to dobry pomysł, ponieważ rozbiłem go na tafli lodu pośród polarnych niedźwiedzi. Nigdy bym nie pomyślał, że w ich stadzie znajdzie się jeden, który sam mnie zaatakuje. Kiedy położyłem łóżko i ognisko, okazało się, że nie mogę iść spać przez potwory znajdujące się w mojej okolicy. Starałem się szybko pozbyć problemu, pokonując je wszystkie, lecz niestety problem nadal występował. Nie wiedziałem za bardzo, o co może chodzić, skoro potworów nie było. Dlatego chodziłem i się rozglądałem, czy może jakiegoś nie przeoczyłem. Chodząc, widziałem tylko grupę niedźwiedzi niedaleko mnie i nigdy bym nie pomyślał, że to przez nie nie mogłem się położyć w łóżku. Podszedłem do nich bliżej i nagle zobaczyłem, że wyglądają jakoś inaczej. Całe były białe, jednak na ciele były widoczne rany z krwi, a ich wyraz twarzy sugerował, jakby były wkurzone. Zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, skoro gram na czystym kliencie Minecraft, ale z ciekawości musiałem to sprawdzić. Zacząłem się do nich skradać, kiedy nagle jeden z nich zaczął biec w moją stronę. Wydawał z siebie straszne dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałem w Minecraft. Bardzo się wystraszyłem i zacząłem uciekać. Jednak niedźwiedź miał jakąś nadprzyrodzoną prędkość biegu i mnie dogonił. Po jego uderzeniu zobaczyłem, że zabrał mi większość mojego życia. Serce zaczęło mi bić szybciej i starałem się uciec. Niestety nie dałem rady, ponieważ skończyło mi się jedzenie, przez co nie mogłem sprintować. Zwierzę mnie dogoniło i ponownie zaatakowało, jednak ten cios był decydujący i zostałem pokonany. Do teraz, jak piszę tą historię, nie wiem, jak to możliwe, że zginąłem tak szybko, mając ekwipunek z Netherite'u. Ponieważ zostałem pokonany, pojawiłem się w moim domku bez przedmiotów. Od razu starałem się biec w miejsce, w którym zginąłem, jednak było to oddalone kilka tysięcy kratek. Jak się pewnie domyślacie, nie udało mi się znaleźć tego miejsca i niestety straciłem moje przedmioty. Pytanie, które sam sobie zadaję po tym wydarzeniu, to to, skąd wzięły się te niedźwiedzie na moim świecie. Druga historia.
Ostatnio, gdy grałem sam na serwerze kolegi, spotkałem coś naprawdę podejrzanego. Zaczynając od początku, serwer był na wersji 1.19.2 i grało na nim kilka osób z mojej klasy. W dzień, kiedy wydarzyła się ta sytuacja, nikogo poza mną nie było, przez co nie mam świadków tego wydarzenia. A chodzi tutaj o to, że cały wieczór byłem obserwowany. Na serwerze nie robiłem nic nadzwyczajnego, dekorowałem swoją bazę, a później poszedłem do jaskini, aby zdobyć trochę surowców. W pewnym momencie zauważyłem coś niepokojącego. Było to białe oko gdzieś w oddali. A ponieważ było ciemno, nie do końca dobrze wszystko widziałem, dlatego uznałem, że coś mi się przewidziało. Chodziłem dalej po cave'ie, nie zważając na to, że cały czas ktoś za mną chodzi i mnie obserwuje. Udało mi się znaleźć diamenty, z których bardzo się ucieszyłem, bo były one pierwszymi, jakie zdobyłem na serwie. Szybko je wykopałem i postanowiłem wrócić do swojej bazy, aby ich nie stracić przez jakąś potyczkę z potworami. Jak wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem, że jest noc. Musiałem wrócić w jednym kawałku, dlatego byłem ostrożny. Nagle moim oczom ukazało się coś naprawdę przerażającego. To, co myślałem, że jest przewidzeniami, nagle okazało się faktem. W oddali widziałem postać, która była słabo widoczna przez to, że dobrze kamuflowała się w ciemności. Jednak jej oko o kolorze białym było bardzo dobrze widoczne. Gdy tylko na nią spojrzałem, ona zniknęła. Prędko pobiegłem w miejsce, gdzie stała, jednak kiedy się rozglądałem, nigdzie nie było po niej śladu. Co ciekawe, na czacie ani na liście graczy nie było pokazane, że ktokolwiek wszedł na serwer. Przez co zacząłem się naprawdę obawiać. Postanowiłem wrócić do domku, aby chociaż schować diamenty, które zdobyłem. Po drodze co chwilę widziałem tą postać, tylko w innych miejscach, patrzącą się swoim jednym wielkim okiem. W końcu, kiedy dotarłem do bazy, czułem się bezpiecznie. Niestety nie na długo, bo przez okno zobaczyłem znowu tego gracza. Wybiegłem szybko, aby go pokonać, ale było to niemożliwe przez fakt jego ponownego zniknięcia. Wróciłem do środka i poszedłem spać. Gdy zrobił się dzień, zacząłem poszukiwania tajemniczej postaci. Chodziłem po okolicy, jednak nigdzie jej nie było. Zastanawiałem się, dlaczego tylko w nocy ją widziałem. I wpadłem na pomysł, aby przeczekać dzień i zobaczyć, czy w nocy się pojawi. Po 20 minutach, gdy wstał księżyc, stałem i przyglądałem się polanie przed moim domem. Jednak nigdzie nie widziałem obserwatora. Bardzo chciałem go spotkać ponownie, aby chociaż zrobić screenshota i pokazać kolegom. Niestety nigdy więcej to coś nie pokazało się na mapie. Do dzisiaj nie wiem, co to było i skąd się wzięło. Opowiadałem kolegom o tym wydarzeniu, lecz oni mi nie wierzyli. Sam się zastanawiam, czy to miało miejsce, czy może miałem przewidzenia. Trzecia historia. Pamiętam, jakby było to wczoraj. W ten dzień grałem z kolegą na naszym serwerze Aternos na wersji 1.19.2. Miałem już diamentowe rzeczy i bardzo ładny domek. Mój kumpel, można powiedzieć, że prawie mi dorównywał, jednak nie zbudował jeszcze chatki. Byłem zajęty przepalaniem surowców, kiedy nagle kolega powiedział, że musi kończyć, bo idzie się uczyć. Zostałem wtedy sam na serwerze i nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że spotka mnie coś takiego. Grałem z dobre 30 minut i było spokojnie, do momentu, kiedy nagle serwer sam się wyłączył. Pomyślałem, że to na pewno jakiś błąd, dlatego wszedłem na stronę Aternos, aby sprawdzić, co się stało. Nie za bardzo znam się na konfiguracjach serwerów, dlatego go po prostu odpaliłem i na niego wszedłem. Bardzo się wystraszyłem, ponieważ na serwerze spotkałem jakiegoś nieznanego mi gracza. Jego nazwa brzmiała Noise, co w przetłumaczeniu na polskie oznaczało szum. Tajemnicza postać stała przed moim domkiem i się na mnie patrzyła. Jej skin był bardzo dziwny i przypominał mi szum z telewizora. Zacząłem się trochę obawiać, że nieznajomy zacznie niszczyć świat. Dlatego postanowiłem dać mu bana, jednak po wpisaniu komendy okazało się, że nie mam administratora. Musiałem coś z tym zrobić, bo nie znałem celu, w jakim tajemnicza postać weszła na serwer. Chodziłem i się rozglądałem, żeby ją odnaleźć. Nagle w oddali zauważyłem tabliczkę, do której postanowiłem podejść bliżej.
dalej. Okazało się, że są na niej napisane jakieś kordy i bez zawahania poszedłem to sprawdzić. Jednak przed tym wróciłem do domu, aby się przygotować na podróż. Wziąłem dużo jedzenia i najlepsze przedmioty, jakie posiadałem, aby mieć pewność bezpieczeństwa. Kordy umieszczone na tabliczce były oddalone od mojej chatki z dobre 1000 kratek, więc moja wędrówka trochę trwała. Po 15 minutach udało mi się dojść na miejsce. Nie widziałem niczego podejrzanego, jednak po chwili zorientowałem się, że muszę kopać w dół. Gdy to zrobiłem, zaczęło się najgorsze. Przekopałem się do dziwnego miejsca, w którym wszystkie ściany przypominały szum telewizora, tego, które widziałem na skinie gracza. Nie zdążyłem nic zrobić, a przede mną pojawił się on. Nie był sam, bo za nim był taki sam drugi gracz. Bardzo się przestraszyłem, bo nie było żadnego komunikatu o tym, że ktoś jeszcze dołączył na serwer. Jak kliknąłem tab, na liście byłem widoczny tylko ja. Chciałem uciekać, jednak nie mogłem, bo coś blokowało mi możliwość biegu i skoku. Nagle wokół mnie pojawiły się jakieś dziwne efekty, przez które nic nie widziałem. Po chwili wszystko znikło, a ja zobaczyłem ogromną ścianę naprzeciwko mnie. Znajdowałem się na flatwordzie, a na ścianie pojawiały się co chwilę jakieś miny. W kółko pojawiała się smutna i uśmiechnięta emotka. Totalnie nie wiedziałem, o co chodzi, i chciałem jak najszybciej stamtąd uciec, jednak cały czas nie mogłem się ruszać. Nagle emotka zmieniła się na tą złą i wtedy serwer sam się wyłączył. W powodzie było napisane "Hack your server", co oznaczało, serwer został zhakowany. Starałem się wejść na niego z powrotem, jednak cały czas pojawiał się ten sam błąd. Gdy próbowałem wejść na stronę Aternos, aby się zalogować, pojawiał się komunikat, że wpisuję złe hasło. Bardzo trudno było mi wytłumaczyć mojemu koledze, dlaczego serwer nie działa i nie można na niego wejść. Bo wydarzenie, które zobaczyłem, brzmi naprawdę głupio. Tak, jakbym zmyślił tą historię. Jednak wszystko wydarzyło się naprawdę, a co gorsze, straciłem serwer, na którym grałem parę tygodni. Nigdy więcej nie zrobiłem serwera na stronie Aternos i po tej sytuacji razem z kolegą kupiliśmy maszynę. To by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.